zwłoki. Dzień dobry, szanowni państwo, witam państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Wiecie państwo, że na sesji Rady Miejskiej poświęconej przygotowaniom do pokazów lotniczych w Radomiu doszło do przekazania nieprawdy na temat uzgodnień, jakie zapadły między miastem a Ministerstwem Obrony Narodowej. Dzisiaj, szanowni państwo, jest z nami wiceminister obrony narodowej pan Bartłomiej Grabski i dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej pan Piotr Szczepański. Panowie przedstawią, jak wyglądały uzgodnienia, rozmowy z prezydentem i przedstawią propozycje MON-u dla pokazów w tym roku, jak one mają wyglądać i czy prezydent to będzie sabotował, czy nie będzie sabotował, to w jaki sposób będzie to przedstawione, bo z informacji, jakie uzyskaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej, wina leży po stronie pana prezydenta i pan prezydent po prostu mówi nieprawdę, mówiąc o tym, że sesja była zwołana na życzenie i żądanie, że tu MON miał przedstawiać swoje propozycje. Owszem, to było uzgodnienie, ale tak naprawdę ta sesja miała służyć temu, żeby miasto i Rada Miasta przyjęła do realizacji uzgodnienia, jakie zapadły pomiędzy MON-em a panem prezydentem. Więc pan prezydent, delikatnie mówiąc, mija się z prawdą. No i panowie ministrowie przyjechali sprawę wyjaśnić. Oddaję głos panu ministrowi. Bardzo proszę. Szanowni państwo, proszę, bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałbym tutaj na wstępie wyjaśnić stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie organizowania pokazów lotniczych w 2017 roku. Sytuacja, dotychczasowa współpraca z Urzędem Miasta i Prezydentem Radomia pozostawia wiele do życzenia. Chodzi o to, żeby ten przekaz, który był nam komunikowany odnośnie pokazów lotniczych w Radomiu, był tożsamy z tym, który był przekazywany do mediów, a tak nie było. Sesja miasta naszym zdaniem była taką sesją techniczną, która miała na celu uzgodnienie partycypowania ze strony Urzędu Miasta w organizacji tych pokazów lotniczych z jednej strony, a z drugiej stanowiłaby jasne pokazanie, jakie są oczekiwania miasta i czego miasto oczekuje, jakie udział Ministerstwa Obrony Narodowej w tym przedsięwzięciu. Dla nas istotniejsze jest to, żeby ta informacja ze strony prezydenta miasta nie była w rozbieżności z tym, co jest przekazywane do mediów. Że Ministerstwo Obrony Narodowej jest zainteresowane tym, żeby pokazy lotnicze w Radomiu w tym roku się odbyły, żeby były połączone z pokazami sprzętu wojskowego. I tutaj jasno i wyraźnie chcę zadeklarować, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest jak najbardziej zainteresowane tym, żeby społeczeństwo miasta Radomia miało możliwość zobaczenia tego rodzaju pokazów. Jeżeli chodzi o kwestie związane z finansowaniem, to nie możemy zapominać o tym, że w poprzednich latach organizowane pokazy lotnicze nie były naszym zdaniem, nie tylko naszym, ale i prokuratury, przeprowadzone zgodnie z prawem. Tutaj jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dotychczasowe stowarzyszenie współorganizujące te pokazy i ta kwestia musi zostać wyjaśniona. I myślimy na tym, żeby jak najszybciej Urząd Miasta i Prezydent Miasta Radomia jasno i wyraźnie złożył deklarację, kiedy i jakiej współpracy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej oczekuje i my oczywiście jak najszybciej do tego się odniesiemy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana dyrektora o może przedstawienie szczegółów rozmów, bo z tego, co dowiedzieliśmy się od pana dyrektora, te szczegóły dotyczyły uzgodnień konkretnych i to z inicjatywy pana prezydenta te pokazy, tak jak on postulował, miały być jednodniowe, więc nie bardzo rozumiemy, o co chodzi, bo pan prezydent jedno mówi do mediów, a co innego mówi podczas rozmów. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Szanowni państwo, tak jak pan poseł przed chwilą powiedział, rzeczywiście i taka inicjatywa pokazów jednodniowych wyszła podczas spotkania z panem prezydentem miasta Radosławem Witkowskim. On zaproponował jednodniowe skrócenie pokazów lotniczych do jednego dnia, ograniczając je do niedzieli. To była jego inicjatywa. Natomiast rozmowy z prezydentem miasta Radomia
Odbyły się 2 tygodnie temu we wtorek i to było spotkanie prawie 3-godzinne i potem kolejne spotkanie w czwartek, spotkanie ponadgodzinne. Podczas tych rozmów żeśmy ustalili sporo technicznych kwestii związanych m.in. z partycypacją w kosztach po jednej stronie wojska, po drugiej stronie gminy miasta Radomia czy spółek, które mogłyby być zaangażowane w organizację tegorocznych pokazów, m.in. choćby MPK czy Radcom. Temat związany z finansowaniem, no my po swojej stronie MON-owskiej mamy uregulowany, natomiast jest kwestia związana z przesunięciami budżetowymi. I te przesunięcia budżetowe, no to jest kwestia inicjatywy pana prezydenta miasta i my po poczynionych ustaleniach z władzami miasta Radomia oczekiwaliśmy, że pan prezydent po prostu u siebie, na swoim własnym podwórku, temat z Radą Miasta załatwi. On był inicjatorem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na której miał po prostu te kwestie finansowe, te, które z nami uzgodnił, miał po prostu dopiąć z Radą Miejską. No, to, jak się to skończyło, państwo sami widzieliście. Także w tym temacie chyba wszystko. Dziękuję. Ja, szanowni państwo, mam tutaj też przed sobą pismo podpisane przez generała dywizji Jarosława Mikę, który zwraca się do prezydenta o jednoznaczne stanowisko, czy miasto jest zainteresowane w współorganizowaniu pokazów lotniczych w Radomiu w sierpniu 2017 roku w oparciu o projekt programu pokazów przekazanych przez dowództwo generalne w uzgodnieniu z panem prezydentem, więc szanowni państwo, no całe to zamieszanie, myślę, że jest burzą w szklance wody i oczekujemy od pana prezydenta, że po prostu przeprosi. To już nie jest pierwszy raz, kiedy pan prezydent na różne propozycje, które otrzymuje od nas, no bardzo długo zwleka z odpowiedzią, próbuje to naginać i przedstawiać na to, że zamiast pomocy, on pomocy nie otrzymuje, no a jak widać również po tym przykładzie, pan prezydent przekręca fakty. No dobrze by było, żeby może sporządzał notatki ze spotkań i później się wywiązywał z tego, co jest ustalone. Bardzo proszę, jeżeli panowie chcecie jeszcze uzupełnić, jeżeli nie, to prosimy o pytanie. Ja mam pierwsze pytanie, Anna Orzo, Polskie Radio, niezwiązane trochę z tematem. Chciałam zapytać, co takiego ważnego się działo, gdzie pan, panie ministrze, pan się cieszył, że jadąc tutaj używał pan sygnałów dźwiękowych świetnych. O mało mnie pan nie staranował, czy pański kierowca, czy pański samochód na skrzyżowaniu. Co takiego, a konferencja zaczęła się z poślizgiem ponad kwadransa. Czym to było uzasadnione i spowodowane, jeśli mogę prosić? Ale jak widzę, nic się nie stało jeszcze. Nie, no, ja to się nie stało, ja natomiast... tego samego. Natomiast obie tego doświadczyłyśmy i chciałyśmy wiedzieć, co jest powodem. Starałem się jak najszybciej do państwa dotrzeć i rzeczywiście być może te sygnały nie były potrzebne. Miał pan czas? Znaczy czasu nie miałem, bo wyjechałem w przeciągu niecałej godziny, musiałem dotrzeć z Warszawy. Czekałam 25 minut. Czy jakieś pytania w sprawie RSZ? Powiedzmy, można. Panie ministrze, czy moglibyśmy wyjaśnić, dlaczego te szczegółowe rozmowy odbywały się 2 tygodnie temu, a nie w styczniu? A po tym z wojska mieliśmy takie sygnały, że projekt porozumienia z miastem został przesłany do MON-u i na 2 tygodnie tam utknął. Znaczy, z tego co ja wiem, to te uzgodnienia cały czas trwały i rzeczywiście ze strony prezydenta miasta Radomia i Urzędu Miejskiego nie było jednoznacznych deklaracji, jak te pokazy mają wyglądać, bo tutaj zaplanowanie pokazów lotniczych, czy to w formule międzynarodowej, czy to w formule pokazów lokalnych, no wymaga uzgodnień, zarezerwowania przestrzeni powietrznej, szeregu elementów, które muszą być dograne. To nie może być całkowita partyzantka. Tutaj to, jak pan dobrze wie, musi się odbywać w ściśle zaplanowanym harmonogramie. Podczas wszystkich poprzednich edycji operatora imprezy wyznaczało, czy wskazywało wojsko, mówił pan o schacie. Tak. Czy w tym roku podobno, no kto ma być tym operatorem? Czy państwo jako ministerstwo, czy wojsko wskazało kogoś, kto miałby być operatorem? Skoro nie SFAT, bo jego sprawa jest, sprawa stowarzyszenia jest prokuratorem. Szanowny panie redaktorze, jak najbardziej. No tylko musi być, że tak powiem, ustalona impreza, w jakiej formule ona się ma odbyć, żebyśmy wskazywali ewentualnie osoby, które mają już szczegółowo się zorganizować, ale po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej nie ma takiej obawy, że ten pokaz nie zostanie zorganizowany.
Jawicz, Pukon, RDSK. Prezydent ani razu nie wspomniał o tym, że pokazy, na których mu zależy, mają być dwudniowe, tak? Że chodzi o takie klasyczne pokazy show, a za każdym razem naciskał tylko i wyłącznie na jednodniową imprezę, która w efekcie się skończyła, bo w taki sposób możemy to rozumieć, że impreza wyglądać ma w taki sposób z uwagi na jasną deklarację prezydenta. Czyli nie było mowy w ogóle o dwudniowych pokazach, tak? Rozmowy, szanowni państwo, od samego początku toczyły się w kontekście dwudniowych pokazów, tak jak to zawsze tutaj w Radomiu się odbywało. Natomiast podczas tego spotkania sprzed półtora tygodnia, gdzie pan prezydent zaproponował pokazy jednodniowe, no, szefostwo MON-u pozytywnie odpowiedziało na propozycję pana prezydenta. No, to z jego strony wyszła taka propozycja, żeby zorganizować to jednego dnia w niedzielę. Ministerstwo Obrony Narodowej, minister obrony narodowej wyraził wolę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prezydenta miasta Radomia. No, natomiast jeżeli chodzi, tutaj pan minister też powiedział w kontekście nawet przestrzeni powietrznej i wypowiedzi jednego z radnych podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Radomiu. Przestrzeń powietrzna jest, drodzy państwo, zarezerwowana na oba dni, także jeżeli wrócimy do koncepcji pokazów dwudniowych, no to wojsko, siły zbrojne są w stanie zorganizować pokazy airshow w takiej formule, jak to się odbywało do tej pory. Małgorzata Rosa, Gazeta Wyborcza. A co z ekipami, które by się miały pokazać? Przecież już jest za późno, żeby kogokolwiek jeszcze zaprosić. Ale szanowna pani, szereg zaproszeń zostało wysłanych kilka miesięcy temu przez Dowództwo Generalne, przez Inspektorat Sił Powietrznych i na te odpowiedzi spłynęło kilka pozytywnych odpowiedzi. Także jest rozważana możliwość wzięcia udziału właśnie przez te ekipy. To nie jest tak, że my zaczniemy zapraszać od dzisiaj czy od jutra na ekipy zagraniczne. Te zaproszenia już dawno zostały wysłane do poszczególnych ekip, natomiast one mają swoje kalendarze, mają swoje przedsięwzięcia, odmawiają albo pozytywnie odnoszą się do naszej. Czy de facto nie byłaby to taka sama liczba zespołów jak podczas poprzednich? No, pani redaktor, nigdy nie jest tak, że się powtarzają cały czas te same ekipy. Proszę sobie przypomnieć pokazy 2013-2017 roku, plan ramowy pokazów i on nigdy nie jest tożsamy w latach kolejnych. Ale nie pytam, czy to liczbę. Czy teraz nie było ich po prostu mniej? Na pewno było. Znaczy, te pokazy lotnicze, o których mówimy, staramy się ograniczyć z powodu obowiązujących przepisów prawnych do pokazów z niewielkim udziałem czynnika międzynarodowego. Znaczy ten czynnik międzynarodowy, te zespoły będą taki i rozważamy, żeby to było jak najszersze, natomiast one z powodu obostrzeń prawnych będą trochę skromniejsze. Ale tej propozycji słyszeliśmy przy jednodniowych pokazach. Ministerstwo proponowało bezpłatne pokazy. Jeszcze zmusił się pan pisać. Kto się jeszcze zadeklarował, że chciałby przylecieć? Pamiętam. Znaczy ciężko tutaj pani redaktor się odnosi do tego, jeżeli nie mamy uzgodnionej formuły, jak to ma się odbyć i kiedy. Ja rozumiem, tylko że trzeba było tym ludziom coś odpowiedzieć. No, parę miesięcy temu praktycznie wysłałam zaproszenia, oni odpowiedzieli pozytywnie na przykład. Czy wiemy, kto się zadeklarował, że chciałby do Radomia przylecieć? Poza tym Pakistanem, który był pierwszy. No dobrze, ale tak czy inaczej zależy nam na tym, żeby pokazy w Radomiu, pokazy lotnicze się odbyły, żeby to były być może poszerzone o formułę tych pokazów sprzętu wojskowego statycznego. Nam zależy na tym, żeby rzeczywiście społeczeństwo Radomia było zadowolone i rodzinami uczestniczyło w tych pokazach lotniczych. I czy to będzie formuła jednodniowa, czy też jak uzgodnimy dwudniowa, to już jest ja rozumiem, tylko że jeśli wysłano zaproszenie i ktoś powiedział, że tak chętnie wezmę udział, to teraz trzeba jakoś coś zrobić, bo nie można sprawy zostawić otwartej, tak? Ale i nie odpowiedzieć w ogóle, więc ja pytam, czekamy, no, sprawa jest otwarta, bo czekamy, co prezydent odpowie w sprawie airshowu. Bo zamiast na sesji pan prezydent podjąć postanowienia zgodnie z ustaleniami, zrobił jakąś hecę, no. Więc to jest pismo, którego ministerstwo oczekuje jasnej deklaracji od prezydenta. Czy chce tego, co uzgodni. Jeszcze ministerstwo zaproponowało, że te pokazy byłyby też bezpłatne, więc on to jeszcze jest ciekawe. Jeżeli byśmy zrezygnowali z tego operatora i być może te pokazy z punktu widzenia społeczeństwa Radomia byłyby dużo lepsze i atrakcyjniejsze. Każdy może pokaz turystyczny. Przejdźmy informację, że pod koniec kwietnia była gotowa, uzgodniona umowa ze stroną wojskową pomiędzy miastem a wojskiem. Wojsko odmówiło podpisania. Czy jest to prawdziwa informacja i jaki był powód odmowy podpisania umowy z miastem?
Nie. Ja przynajmniej odpowiadam za swój departament, do mojego departamentu i zakładam, że do MON-u nie trafiła uzgodniona wersja porozumienia pomiędzy MON-em a gminą na Starodonie. Dyrektor departamentu, prawda? Taką informację przekazał nam urząd. To ja dyrektor departamentu, prawda? W tamtym czasie byłem dyrektorem i do mnie taki dokument nie trafił. Takiego dokumentu nie uzgodniłem. Tak, proszę, telewizja na mnie. Prezydent deklaruje współpracę przy tegorocznych pokazach pod warunkiem, że zostanie zapewnienie, że w przyszłym roku te wielkie pokazy także odbędą się w Radomiu. Ale szanowni państwo, my jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, żeby pokazy, ale zobaczmy, jak te pokazy w tym roku wyjdą, jaka będzie współpraca ze strony Urzędu Miasta, jak to będzie się układało i wtedy będziemy rozmawiać o pokazach. Myślę, że wszystkim nam zależy, żeby w przyszłym roku te pokazy były. Dokładnie ale tak, panie prezydencie. Jeżeli nie mam możliwości współpracy z miastem, to jak zorganizować pokazy? To jest pewien problem. Zresztą ja, szanowni państwo, ja przypominam, od roku trwają negocjacje z Eneą, jeśli chodzi o inwestycje i one trwają, także jeśli chodzi o prezydenta, to podejmowanie decyzji no nie jest jego najlepszą stroną, jeśli chodzi o szybkość i klarowność. Panie redaktorze, jak to w ogóle brzmi? Pod warunkiem, że w tym roku to w przyszłym roku. No, niech pan się zastanowi nawet nad tym pytaniem. To właśnie pytanie jest MON, naprawdę, pani posła, nie, natomiast to, pan prezydent to deklarował. No, tak, ale pan prezydent mówił, że i to też nie wyszła od niego inicjatywa dwudniowa, jednodniowych, a okazało się, że wyszła od niego. No, prezydent zupełnie pani inny. Problemem jest taki, problem jest podstawowy, że... No problem, pani redaktor, jest podstawowy, że pan prezydent co innego mówi jadąc do Warszawy, a co innego mówi w spotkaniu z wami czy na sesji Rady Miejskiej. Oczywiście. Mamy dyrektora Biura Prawnego, mamy pana ministra, państwo macie informacje. I proszę zauważyć jeszcze jedno kłamstwo ze strony prezydenta Witkowskiego. Pan prezydent Witkowski państwu przekazał, jak również i nam przekazał, dokładnie, że czwartkowa sesja Rady Miejskiej jest na wniosek strony wojskowej. No taka była informacja, że wystąpił termin uzgodniony. No ja słyszałem i taki jest przekaz, że sesja czwartkowa Rady Miejskiej, zresztą jest przewodniczący Dariusz Wójcik, który rozmawiał z panem prezydentem, że to jest uzgodnione ze stroną wojskową, że strona wojskowa chce sesję w czwartek o godzinie 13. Co się okazuje absolutnie nieprawdą, bo strona wojskowa nie oczekiwała żadnej sesji. Strona wojskowa oczekiwała tylko tego, że Rada Miejska w Radomiu w stosunku do budżetu miasta przesunie odpowiednie środki tej kwoty, która oscyluje w okolicach 900 tysięcy miliona złotych, ale to myślę, że pan przewodniczący Wójcik na ten temat państwu udzieli wyczerpujących informacji, bo to jest kolejne kłamstwo. Jeszcze chciałbym dodać, że udział Ministerstwa Obrony Narodowej w poprzednich edycjach Head Show był na poziomie około 5 milionów złotych, więc uważamy, że udział partycypowania Urzędu Miasta w kwocie około miliona złotych nie jest aż tak dużym obciążeniem. Szanowni państwo, informacja, jaką ja otrzymałem, to rzeczywiście sesja została, termin został ustalony ze stroną wojskową po to, żeby wojsko mogło na tą sesję dotrzeć, ale to, szanowni państwo, innych informacji otrzymaliśmy od pana ministra i rzeczywiście ja się z tym zgadzam, bo to my jako Rada Miejska i prezydent mieliśmy ustalić, jakie pieniądze jesteśmy w stanie przeznaczyć na obsługę tych jednodniowych pokazów lotniczych. Bez miasta tych pokazów nie da się zrobić. Gdyby nawet samo wojsko chciało te pokazy zrobić, byłoby utrudnione, dlatego że nie jest w stanie zapewnić transportu, a wiemy, jak trudno się jest dostać na nasze pokazy, nie jest w stanie zapewnić obsługi Radkomu, nie jest w stanie zapewnić obsługi ZUK-u i po to jest potrzeba współpraca z miastem. I na tej sesji ministerstwo przedstawiło, dzisiaj pan minister, że na tej sesji mieliśmy to ustalić. No niestety na tej sesji o tym nie rozmawialiśmy. Głównym tematem była nieobecność ministerstwa, która, jak twierdzi pan minister, ta sesja nie została zwołana na wniosek ministerstwa, tylko na wniosek prezydenta. Czy do podjęcia decyzji było niezbędne ministerstwo, czy to jest decyzja? Nie, do podjęcia przesunięcia pieniędzy na dołożenie się tak do swojej puli, oczywiście ministerstwo do niczego nie było potrzebne. To my jako radni powinniśmy na sesji zdecydować, czy jesteśmy zainteresowani. Rzeczywiście umknęło Radzie pismo, które wysłało ministerstwo, bo my powinniśmy się nad tym odnieść do tego pisma.
A stanowisko, które zostało przygotowane przez radnych Platformy i wspierających radnych Platformą Obywatelską, mówiło o czymś innym. Tak naprawdę to pismo krytykowało działanie ministerstwa i myślę, że mniej słów tutaj, a więcej rozmów. Mniej rozmów przed kamerami, a więcej rozmów w gabinetach. I ja myślę, że tego byśmy oczekiwali od przedstawicieli pana prezydenta. Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, mamy nagranie, na którym pan mówi, że chce pan poznać argumenty wojska, zanim krytykował ten pomysł przekazania miliona złotych, mówiąc, że prezydent Andrzej Kosztowniak negocjował zawsze tak, że miasto nie musiało albo niewiele, albo 50-50 z wojskiem, no mam nagranie. Mhm. I że pan jest przeciwny dopłacaniu, ale chce pan poznać argumenty wojska, nie, ale wie pani, panie rektor, ja się opierałem na tym, co przekazał mi prezydent i wziąłem to za dobrą monetę, że sesja jest zwołana na wniosek wojska, ale jeżeli... Ale jednak państwo uzależniali swoją decyzję od argumentów, które przedstawił. Ale uzależnialiśmy, bo jeżeli nam prezydent mówi, że sesja została zwołana na wniosek wojska, no to oczywiście chciałbym poznać stanowisko wojska, zanim podejmę decyzję, ale jeżeli na spotkaniu pan prezydent z wojskiem już ustalał, za co odpowiada miasto, czy Rada Miejska i za co odpowiada wojsko, to obecność wojska tutaj nie była potrzebna do niczego i obecność ministerstwa. My powinniśmy zamiast podejmować, zresztą byli państwo na sesji, słyszeliście państwo wypowiedzi radnych koalicji rządzącej, krytykujące, wręcz obrażające ministra obrony narodowej i jakiej współpracy teraz miasto oczekuje. Ja myślę, że pan prezydent powinien wyjść, czy osoby, które obrażały ministra Antoniego Macierewicza, powiedzieć przepraszam, wsiąść w samochód z naszymi parlamentarzystami, pojechać do MON-u i ustalić szczegóły realizacji pokazów lotniczych, które odbędą się w tym roku. I to będzie dobry zaczynek do rozpoczęcia rozmów już na tych pokazach, do rozpoczęcia rozmów na przyszły rok, bo to jest ten czas, kiedy to należy rozpocząć. Ale współpraca musi być z dwóch stron, a nie obrzucanie się. Ja myślę, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest tak silnym partnerem, to jest przedstawiciela rządu, że nie ma interesu w tym, żeby toczyć walkę polityczną z prezydentem miasta Radomia. No to szanowni państwo, to nie ta liga. To prezydent miasta Radomia rozpoczął razem ze swoim zapleczem politycznym wojnę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ten, kto tą wojnę rozpoczął, powinien tą wojnę zakończyć i przeprosić. Ale kluczowym chyba elementem tej dyskusji było to, że radni Platformy Obywatelskiej byli oburzeni, że te pokazy lotnicze mają się odbyć w formule jednodniowej. I proszę powiedzieć, czy pan prezydent wyszedł i powiedział odważnie, że to jest na jego prośbę? Bo my tutaj jasno słyszymy ze strony MON-u, że to była jego inicjatywa, żeby te pokazy skrócić do jednego dnia. Ten przekaz był kluczowym elementem dyskusji i negacji ze strony radnych Platformy tych pokazów w roku 2017. To jest pierwsza rzecz, a kolejna to, szanowni państwo, i tutaj ja odpowiadam pani redaktor. Pani redaktor, ja po tej sesji absolutnie byłam na tej sesji zaskoczona. Wyszłam, wykonałam telefon do pana generała Żabickiego, który jest koordynatorem i to samo powiedział, że słuchał tej sesji i był zaskoczony, ponieważ absolutnie to na wniosek pana prezydenta te pokazy miały się odbyć w formule jednodniowej, miały być to pokazy niebiletowane, co myślę stanowiło ogromną atrakcję dla mieszkańców, bo wielu do tej pory nie miało szansy uczestniczyć w tych pokazach. I tak samo był zaskoczony, że pan prezydent jasno i wyraźnie nie powiedział do radnych, że to jest jego propozycja. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pana generała. Prosimy. Zapraszamy panie generale. Momencie. Proszę bardzo, panie generale. To jest pan generał Żabicki, jeżeli państwo jest znany. Mamy oto sytuację taką, że prezydent po prostu wszystkim powiedział, że no, ministerstwo zwołało, nie przyjechało, no, okazuje się, że wszystko było ustalone i sesja miała być tylko sesją techniczną. I krótko mówiąc, my wszyscy byliśmy zaskoczeni. My jako parlamentarzyści, państwo jako dziennikarze, opinia publiczna. No, jak widać, prezydent mijał się z prawdą. Także panie generale, bardzo prosimy też o powiedzenie, jak to wyglądało, no, bo wszyscy tutaj jesteśmy od paru dni w szoku. Drodzy państwo, od stycznia pełni obowiązki rasy koordynatora dowódcy generalnego odpowiadający za przygotowanie tegorocznych pokazów airshow.
i do ubiegłego tygodnia współpraca z miastem przebiegała w sposób wzorowy i nie było żadnych uwag. Spotkaliśmy się wielokrotnie i roboczo oraz na bieżąco informowaliśmy magistrat, jeżeli chodzi o rozwój wypadków, rozwój całej sytuacji. Powiem szczerze, że była ciągle presja dotycząca rozmachu airshow. Nigdzie w żadnej dokumentacji nie było napisane, co to znaczy airshow, jaki to jest rozmach. Drodzy Państwo, to jest taki przykład zaproszenia. My tych gości zapraszamy w Europie zespołów, które są największą atrakcją każdego airshow, jest około 10-12. To się czasami zmienia w zespołach, które się tracą swoje nawyki i nie mogą latać. Drodzy Państwo, a imprez takich lotniczych w Europie jest około 300. 10 zespołów, 300 imprez. To daje jakąś wyobraźnię. Nie ukrywam, że Siły Zbrojne, Dowództwo Generalne bardzo zabiegało o to, żeby w tym roku, na roku 2017, jak najwięcej zespołów przybyło tutaj do Radomia, i najwięcej kraju się zaprezentowało, takie były oczekiwania miasta. Robione to było przez wystosowania pism oraz spotkania formalne i nieformalne. Między innymi inspektor sił powietrznych, będąc na spotkaniu dowódców sił powietrznych na Malcie, osobiście prosił dowódców sił powietrznych, żeby na tą piękną, tradycyjną naszą uroczystość skierowało swoje zespoły. Na dzień dzisiejszy mamy zadeklarowane 8 państw, które czekają, żeby przylecieć tutaj i zademonstrować swoje pokazy. Drodzy Państwo, problem się stworzył nie tak dawno, kiedy na pewno to była mowa dotycząca formy finansowania. I tutaj zaczęły się robić pewne problemy dotyczące, w jaki sposób to możemy zrobić. Do tej pory myśmy cały czas szli tą siłą rozpędu, że uda nam się to zrobić wszystko w formie poprzedniej, która była przez poprzednie lata. Okazało się, że rozwój wypadków spowodował to, że tej formy przyjąć nie możemy. Musimy być elastyczni, zarówno wojsko, jak i miasto. Stąd te nasze spotkania z magistratem, z panem prezydentem i ostatnie, które było w Warszawie, na zaproszenie dowódcy generalnego. Pan prezydent przybył do Warszawy i na tym spotkaniu powiedzieliśmy sobie, że musimy zmienić formę finansowania. Nie mówiliśmy o formie nazwy, prawda, ani rozmachu. Formę finansowania. Ze względu na to, że ta forma, która była do tej pory, niestety, ale w tym roku nie może być realizowana. Prezydent zapytał, a co w tym przypadku? Więc doszliśmy do porozumienia, że musimy szukać pieniążków po to, żeby tą formę jakoś wypełnić. Jakie są oczekiwania? Powiedzieliśmy, jakie są oczekiwania. Pan prezydent na tym spotkaniu powiedział, że skoro jest ograniczona ilość gości, którzy potwierdzili, bo wiadomo, że niektórzy mieli już zajęte te terminy, prawda, oraz mamy inną formę finansowania, proponuje, aby zmienić formułę airshow i z tej nazwy usunąć nazwę R, po to, żeby nie było czegoś takiego, że prawa autorskie, prawda, że zmieszamy rangę, prawda, tego rozmachu, ponieważ, drodzy Państwo, rok 2015 to było apogeum, to się nigdy nie zdarza, to była najlepsza impreza w Europie, żeby tyle zespołów przyleciało. No nie jest to możliwe, żeby ciągle te same zespoły co 2 lata do Polski przylatywały. To jest po prostu niemożliwe, bo inni też czekają na tych aktorów, żeby przylecieli. I doszliśmy do porozumienia, że Dowództwo Generalne, idąc naprzeciw Pana Prezydenta, zmienimy nazwę oraz zmienimy formę finansowania. Pan Prezydent się na to zgodził i zaproponował kolejne spotkanie w Radomiu. Na to spotkanie też osobiście przybyłem ze swoim biurem, rozmawialiśmy. Pan Prezydent oczywiście wyszedł naprzeciw naszym oczekiwaniom, znalazł pieniążki, które mówi, że pieniążki, znalazł elementy, które może sfinansować, prawda, oraz zaproponował, żeby zrobić mimo wszystko te koszty zminimalizować i zrobić pokazy jednodniowe. Bo skoro mają być, mówię, ilość tych zespołów mniejsza, jednodniowe będzie taniej, będzie lepiej i bezpłatnie. Na to przystaliśmy i pan prezydent, no proszę Państwa, ja to słyszałem, mówię w ten sposób tak, na mój wniosek zwołam nadzwyczajną sesję Rady Miasta i na tej sesji wystąpię o pieniądze, żeby sfinansować te rzeczy, które zadeklarowałem. I gdyby ta sesja przebiegła dosyć płynnie, prawda, gdyby pan prezydent, moim zdaniem pan prezydent tutaj, no też, nie wiem, nie jestem politykiem, ale wydawało mi się, że po tym naszym spotkaniu powinien ogłosić. Drodzy Państwo, Radomianie, zmienia się forma, zmienia się ilość, prawda, ale przychodzicie, oglądacie pokazy jednodniowe, prawda, bezpłatne. Jest to naprawdę wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Natomiast no, pewne sprawy finansowe nie możemy tego rozwiązać. To jest bardzo potężna impreza i finansowa. I tak żeśmy się rozstali. Czuliśmy się zobowiązani, zwolnieni z przyjazdu, ponieważ, drodzy Państwo, sesja Rady Miejskiej jest to wewnętrzna sesja tutaj miasta. Do tej pory przez 15 edycji nigdy Dowództwo Generalne nie uczestniczyło w żadnych radach miasta.
Poza tym Rada Miasta też nie była partnerem z nami. Myśmy rozmawiali ciągle z panem prezydentem, który potem z Radą Miasta się komunikował. Więc my teraz przyjechaliśmy na Radę Miasta jako kto, prawda? I po raz pierwszy nowy element wchodzi w dyskusję. Gdy pan prezydent wtedy wystąpił, no takie były nasze oczekiwania. No nie wiem, czemu tak się stało. Akurat jesteśmy w takim punkcie, w takim miejscu i tyle nieporozumień. I tu jak wspomniał pan poseł tutaj, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, drodzy państwo. Naprawdę jako biuro organizacyjne mamy wiele rzeczy przygotowanych. Jeżeli się wszyscy weźmiemy jeszcze za robotę, to oczywiście w ciągu tych kilkudziesięciu dni jesteśmy w stanie naprawdę przygotować bardzo fajny program, jeżeli chodzi o miasto Radom i pokazy lotnicze. Natomiast po raz kolejny powtórzę, drodzy państwo, to jest tak jak przykład z weselem, prawda? Nie może być sytuacji, że zapraszamy gości na wesele i mówimy tak, planuję wesele na 200 osób i 200 musi przyjść, prawda? Bo nigdy 200 nie przyjdzie. I to samo my, wysyłając zaproszenia do wszystkich państw europejskich, prawda, i szukając światowych, też nie musimy powiedzieć tak, tupiemy nogą, wy musicie przylecieć, bo tutaj w mieście Radomiu są takie oczekiwania. Także też na to bardzo proszę zwracać uwagę, to są tylko i wyłącznie formy grzeczności bez zapraszania. Przewija się Pakistan, drodzy państwo. Z Pakistanem żeśmy rzeczywiście bardzo zabiegali, żeby ten kraj przyleciał do nas na pokazy ze względu na okoliczności. Po II wojnie światowej bardzo wielu lotników udało się do Pakistanu i tam tworzyło lotnictwo. Między innymi pan generał Turowicz, to jest bardzo słynny, zasłużony żołnierz dla wojsk pakistańskich. Pakistańczycy czują się zobowiązani, żeby do nas przylecieć. Oni kalkulowali, czy w tym roku, czy na stulecie lotnictwa. Nie ukrywam, że ciągle z panem ambasadorem w Pakistanie mam kontakt i chcemy tych Pakistańczyków, ten zespół, żeby do nas przyleciał. Ale drodzy państwo, dynamika jest duża. To są zespoły lotnicze. To nie są pokazy samochodowe na torze i tak dalej. Zespół to jest team. To jest 8, czasami 6 pilotów, którzy latają. Nie daj Boże, jeden pilot wypadnie z danego zespołu, zespół już nie może latać. Nie da się drugiego wziąć, załóżmy, nie wiem, zapasowego, posadzić, czasami jednego da, ale dwóch już nie. I ten zespół musi się zgrać, przygotować, chodzi o bezpieczeństwo. Także tu naprawdę bardzo elastycznie do wielu rzeczy trzeba podchodzić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie generale, poseł... przepraszam jeszcze, poza Pakistanem. Proszę. Jeszcze z tych 8, kto jeszcze odpowiedział? Z tych 8 to tak, jeżeli chodzi o państwa, które w tej chwili które odpowiedziały, to na ścianie wschodniej mamy Ukrainę i Litwę, na południu mamy Rumunię i na zachodzie są to Holandia, Niemcy, Hiszpania, Austria. Jest to dynamika i statyka, także te państwa oczywiście bardzo zaprzyjaźnione, nigdy prawie nam nie odmawiają i mówię, na osobistą prośbę inspektora sił powietrznych, pana generała Wojciechowskiego, dowódcy sił powietrznych tych państw zadeklarowali, że w tym roku przylecą i będą i na ziemi, i w powietrzu. Jeszcze Rumunii będą oczywiście, którzy zawsze też nikt nam nie odmawiają. Pozostali, drodzy państwo, nie odbierajmy tych, że nie chcą do nas przylecieć. Oni mają kalendarz zajęty, prawda, tutaj. Te free colory, które są tak słynne, oni są tak rozchwytywani, że 3 lata tutaj do przodu są już zakontraktowani i nie dziwmy się, że w Europie wszyscy czekają, żeby ten zespół przyleciał. Nie tylko do Radomia. No, bardzo proszę, pan poseł Kosztownik jeszcze. Dziękuję serdecznie. Panie prezydencie, zanim pan zacznie, to może zadam sobie pytanie, Marek Wiatraka, chciałem zapytać właśnie, jak w poprzednich edycjach wyglądało finansowanie ze strony miasta. Jakie to były pieniądze? Każda impreza jest inną imprezą i o tym musimy pamiętać. Tak jak pan generał, tak jak pan minister mówił, to jest impreza dynamiczna i w zależności od tego, jak jest bogata, ona też wyglądała bardzo różnie w sferze finansowania. Ale pan generał użył stwierdzenia, które jest tak naprawdę stwierdzeniem klucza. Forma grzecznościowa. I tu, szanowni państwo, miałem się w ogóle nie odzywać, bo nie brałem udziału w tych rozmowach, tych dyskusjach, tych negocjacjach. Ta forma jest formą obowiązującą. I jeżeli to, co powiedział pan redaktor, z ust prezydenta płynie, gdzie prezydent warunkuje albo wręcz stawia pod ścianą ministra obrony narodowej, mówiąc o tym, że jeżeli nie będzie tak, że w przyszłym roku będzie u nas ta impreza, to my się obrazimy, mówię to troszeczkę kolokwialnie, to jest formuła niedopuszczalna i niedobra. Te relacje między miastem Radomiem, a dowództwem sił powietrznych wcześniej, a teraz całym w ogóle MON-em, zawsze były budowane na zasadzie partnerskiej i te negocjacje nigdy nie były proste. I państwo to wiecie z pozycji dziennikarzy, którzy to od wielu lat obserwujecie, ale stawianie w taki sposób warunkowy dzisiaj sprawy, obrażanie ministra, obrażanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja mogę tylko powiedzieć to z pozycji doświadczenia poprzednich kadencji, ale i też zwykłego człowieka i mieszkańca Radomia. Uważam, że to jest formuła nieprzyjęta, niemożliwa do stosowania w stosunku do partnera jakiegokolwiek, a tym bardziej partnera, który jest de facto gospodarzem imprezy, o czym zawsze musimy też pamiętać. Podstawowym organizatorem airshow w Polsce jednak jest Polska Armia. I stawianie tak sprawy jest rzeczą, która wydaje się
źle wróżyć na przyszłość. Ja gorąco proszę prezydenta Radomia, jako były prezydent Radomia, żeby jednak wzniósł się ponad te słowa, które wypowiadał i wrócił chyba do normalności w sensie relacji z partnerem, o którego zabiega. Bo my zabiegamy też o to, żeby ta impreza była cały czas w Radomiu i każda impreza, Szanowni Państwo, która była w naszym mieście, była imprezą potwierdzającą bardzo wysoki poziom jej przygotowania. I nikt nigdy, ani moi poprzednicy, ani ja, nie dostaliśmy zapewnienia, że airshow będzie się odbywało co edycję w Radomiu. Zawsze o to walczyliśmy, ale tej zgody nigdy w sposób taki formalny nie było. Każda impreza musiała udowodnić i każda nasza relacja musiała udowodnić to, że my zrobimy to najlepiej. Bardzo gorąco proszę prezydenta Witkowskiego o to, żeby zmienił ton w relacji do partnera, który jest partnerem dużo silniejszym. Zresztą tak po prostu nie godzi się traktować kogokolwiek, nie tylko ministra obrony narodowej. To jest rzecz, która z naszego miasta nigdy w życiu nie powinna wyjść, bo obrażanie jest niedobrą formą. Ona niczego nie zbuduje, a zakładamy, że ta marka ma być marką, która będzie cały czas budować również markę naszego miasta, która jest budowana od wielu, wielu lat bardzo skutecznie. Mam pytanie, Krzysztof Czałowny, Lidze Zebraczy. Być może do pana ministra, być może do pana generała. Czy państwo macie jakikolwiek dokument, który by puścił, czy może notatkę, nie wiem, czy pan poseł przed chwilą nie odpowiedział, czy która by poświadczała, że to pan prezydent wyszedł z inicjatywą właśnie jednodniowego pokazu? Znaczy to było uzgodnienie tutaj pan dyrektor był świadkiem. Mamy słowo przeciwko słowu. Przynajmniej tak to należy czytać. Teraz. Szanowni Państwo, może ja na to odpowiem. No, szanowni Państwo, tutaj rozmawialiśmy, panowie i pan minister i pan dyrektor departamentu mówili o tym, że była to propozycja złożona przez pana prezydenta. No, na tym naszym wcześniejszym etapie konferencji prasowej nie było pana generała. On przyjechał później. Nie wiedział, co mówiliśmy i to samo powiedział. Więc no, z punktu widzenia takiego czysto logicznego, jeżeli ludzie, którzy się z sobą nie kontaktują, później mówią tą samą wersję, to jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast no, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, że na wszelkie uzgodnienia, w których uczestniczy pan prezydent Witkowski, trzeba będzie robić notatki i podpisywać protokoły, no bo później pan prezydent przekręca albo nie pamięta, co zostało ustalone, no to ja współczuję mieszkańcom Radomia takiego prezydenta. A z mojego doświadczenia wiem, że no z panem prezydentem rozmowy nie są, delikatnie mówiąc, najłatwiejsze, choć osobiście jest sympatyczny, tylko no, to wszystko później jakoś się rozłazi, później jest właśnie takie niedopowiedzenie, nie pamięta, co było uzgodnione i tak dalej, przerzuca winę na innych. Więc szanowni Państwo, no takie stawianie też warunków, że a ma być tak jak ja chcę i tu ministerstwo ma się stawiać, wojsko ma się stawiać, bo jak nie, no to ja przekażę mediom sytuację, że jest tutaj jakieś złamanie ustaleń, że ktoś się nie zjawił. No, do tej pory ani nigdy na sesjach nie było tak, że ministerstwo się stawiało. No, nie było tak, że było stawiane do pionu przez miasto, bo to przecież MON daje zdecydowaną większość środków, miasto się tylko dokłada niewielką ilością i to miasto ma z tego tytułu splendor, a nie MON. MON powiedzmy tylko jako ten partner, który to wszystko organizuje. No i tego rodzaju stawianie spraw, no to jest po prostu niepoważne. I my apelujemy do pana prezydenta, żeby przestał się wygłupiać, żeby usiadł do stołu i poważnie rozmawiał. Chyba że chce doprowadzić do sytuacji takiej, że wszelkie rozmowy muszą być przy świadkach i protokołowane. No bo państwo mówicie słowo przeciwko słowu. No z tych ustaleń widać wyraźnie, że pan prezydent miał zwołać sesję, przyjąć ustalenia i iść do przodu i realizować pokazy, zresztą na jego prośby jednodniowe, a ministerstwo deklarowało, że bezpłatne. Więc no, skończ mi z tymi wygłupami. Ja rozumiem, że jesteśmy z różnych partii, ale tu chodzi o miasto, chodzi o mieszkańców i ta przepychanka jest niczemu niepotrzebna, do niczego nie prowadzi, tylko do skłócania. No, dzisiaj mamy sytuację taką, że przyjeżdżają ministrowie, generałowie i muszą wyjaśniać, bo pan prezydent coś zmyśla. To jest skandaliczna sytuacja i naprawdę prezydent powinien się opanować. Karolina Sierka, radio dla ciebie. Panie ministrze, czy jeżeli miasto nie dołoży tego miliona, to wy mimo wszystko zorganizujecie pokazy u nas w tym roku?
No my jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby te pokazy lotnicze i sprzętu wojskowego w Radomiu się odbyło, no ale tutaj współpraca ze strony miasta musi być. No. Także nie mówimy... No nie da się tego zaplanować. Czy jedno, czy dwudniowo, no ale nie mamy jasnej deklaracji, jak to będzie wyglądać. Panie redaktor, tutaj... ministerstwu nie chodzi o to, żeby gmina miasta Radomia wzięła 1 000 000 złotych gotówki i dała Ministerstwu Obrony Narodowej. Chodzi o to, żeby tak jak w poprzednich edycjach, gdy prezydentem był Andrzej Kosztowniak, czy ja, jeżeli w 2015 roku były Radosław Witkowski, że miasto partycypuje w kosztach, ale pod postacią. ZUK przygotowuje sprzątanie płyty boiska, płyty lotniska. Jeżeli chodzi o wodociągi, dostarczają wodę i tak dalej. MPK dowozi mieszkańców, czy dowozi osoby, które przyjeżdżają na pokazy. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zabezpiecza parkingi, osoby, które są odpowiedzialne za parkingi. Jeżeli chodzi o Radkom, przyjmuje odpady, bo to są tony odpadów po takich pokazach, które muszą być zdeponowane na wysypisku śmieci. To chodzi o taką współpracę. Nikt nie oczekuje partycypacji gotówkowej, tylko właśnie taką w takiej postaci rzeczowej. Przepraszam bardzo, czy z perspektywy czasu Państwo nie uważacie, że warto było przyjechać na sesję i przedstawić swoją wersję, swoje argumenty? Ale pani redaktor, ale to jest zupełnie, miało być techniczne. Słyszała Pani, co Pan generał powiedział, że to miała być zupełnie techniczna Rada Miasta, na której nigdy na poprzednich pokazach nie było takiej potrzeby. To jest, szanowni Państwo, na nasz błąd. Myśmy ministerstwu nie powiedzieli, że mamy do czynienia z niepoważnym człowiekiem na stanowisku prezydenta, bo rzeczywiście powinni w tej sytuacji przyjechać i patrzeć im na ręce. Szanowni Państwo, zwołaliśmy sesję nadzwyczajną w sprawie szpitala na Józefowie. Marszałek Adam Struzik też nie przyjechał na tą sesję, bo stwierdził, że to jest sprawa Rady Miejskiej. Także, no, szanowni Państwo, sesja miała być po to... w szpitalu i to jest niestety skandaliczna sprawa, a tu ministerstwo chce dać prezent, a prezydent się obraża, że nie chcą mu dać jeszcze buzi. No, to jest po prostu skandal, szanowni Państwo. Dziękujemy Państwu. Jeszcze jedno pytanie, dopytam o te pieniążki, bo Pan prezydent nie powiedział. Ile potrzebne pokazy? Mniej więcej to samo. Znaczy, panie redaktorze, trochę żartem, był serio. Jestem przywiązany do hasła siła w precyzji. Nie chciałbym dzisiaj Panu odpowiedzieć w sposób jednoznaczny co do złotówki. Ja wolę się posługiwać liczbami zawsze, szanowni Państwo, zawsze, naprawdę nie chcę spekulować tutaj. Zawsze miasto Radom dokładało do tej imprezy właśnie w takiej formule, o której powiedział Pan poseł czy Pan minister. I zawsze tak to wyglądało i zawsze tak to będzie wyglądało. Bo to, proszę Państwa, pełna zgoda, tylko dzisiaj... Tylko miałeś cenę biletu 40 zł od osoby, a teraz będziesz miał pokazać... Szanowni Państwo, ja się chcę odnieść do rzeczy generalnej. Jeżeli będziemy... Pani redaktor na pewno pobiera 500 plus, panie, panie pośle, jakbym prosił o... No ale nie Pani zachowa swoje komentarze niestosowne. Można prosić Pana? Szanowni Państwo, sprawa generalna. Jeżeli będziemy sobie pozwalali na ubliżanie partnerom, to jest naprawdę sytuacja bardzo krótkowzroczna. Jeżeli myślimy o tym, żeby w kolejnych latach airshow, pokazy lotnicze, jakbyśmy tego nie nazwali, były udziałem naszego miasta, musimy mieć to na uwadze. Przede wszystkim musi mieć to na uwadze główny partner, a więc prezydent miasta. I jeszcze raz powtórzę, prezydent miasta powinien dzisiaj wycofać się ze słów, które wypowiedział, w sytuacji, kiedy, tak jak tutaj pan minister przedstawia zupełnie inną sytuację. My jako Radom nigdy nie zorganizujemy airshow bez ministra obrony narodowej. Prezydent bardzo dobrze o tym wie. Jeżeli chciałby niszczyć taką markę, jest na najlepszej drodze. Ale proszę pamiętać o tym, że my jako radomianie walczyliśmy o tą markę wiele, wiele lat i wiele lat ją budujemy. Chyba co do generalnych zasad. Tak powinniśmy umieć się zachowywać, żebyśmy byli sami poważnie traktowani, abyśmy też szacunku od drugich mogli odrobinę uzyskać. I to taka generalna prośba i chyba zasada, którą się powinniśmy wszyscy kierować. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.